W dzisiejszym odcinku zajmiemy się serwisem olejowym. Na początku do skrzyni DSG. Tutaj mamy również oleje do Haldexa. Ten jest do Haldexa, do przekładni kątowej przód i tył. No, oprócz tego potrzebujemy przewód, żeby wymienić ten olej w DSG. Z adapterami specjalnymi. Specjalne końcówki. Kabel do VCDS-a, żeby sprawdzić temperaturę. A w międzyczasie jeszcze wymienimy nowe świece. Zaso, wszystko. Tutaj filtr do DSG. Nowy. Oryginał. I zestaw uszczelek i wszystkich korków spustowych i tak dalej. Kurczę, wszystkie korki pobrałeś? O kurde. A to do pajty, to potem. Tak, do DSG potrzebujemy 3, 5, 6 litrów oleju. Dobrze, pokażemy numery, żeby każdy widział. Waso dobierane były po winie. Bo to jest skrzynia siedmiobiegowa już jest. Dokładnie. A tutaj do Haldexa wystarczy nam ta buteleczka. Haldex, przekładnia. Przednia przekładnia jest taka, taki sam olej idzie do przedniej, jak i do tylnej. Do tylnej, tak? Czyli 2 litry. No i dobra. No i co? Spuszczamy olej. Spuszczamy olej z DSG. Z DSG. Później wykręcamy filtr. Trzeba tu od góry, można od dołu, ale to też tam się pozalewa, a tak tutaj może będzie wygodniej. Zresztą zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzeba zdemontować to wszystko tutaj z podstawą i wtedy mamy tam dobre dojście do tego filtra. Trzeba pamiętać, że filtr włożyć w pierwszej kolejności i później go zakręcać. Dobrą stroną. Dobrą stroną, tak, bo to jest ważne. Tutaj oto strona i tu o-ring jest i można go tam wysiuwaksować. Tak, trzeba nasmarować i... Weź ten numer, to będę pamiętał, jaki by. Będzie chodzić, tak, ten numer. No. Co, a co jeszcze tam? Mamy coś jeszcze, czy nie? Nie. Olej w silniku jest zmieniony, to tutaj zostało tylko to zrobić. Tutaj są ringi do pompy od Haldexu. A właśnie, bo trzeba jeszcze w Haldexie pompę wyczyścić, sitko. Sitko, bo wie, i tam w środku, bo wiecie, pęto, co tam się dzieje. Do filtra, bo na to czarną budowę. Tak, a czekaj, powiem może o przekładni. Serwis mówi, że oleju się nie wymienia, ale daje olej jako część zamienną. No, czyli jednym słowem nie wymieniają, a oferują olej. Tak, i lepiej jest wymienić niż później płakać. No bo olej się zużywa, no. Tak, dokładnie. Jak każdy. A nie zaszkodzi na pewno, jak będzie świeży, więc to tak, dobra, bierzemy się do roboty. Zaraz pokażemy, które śrubki się odkręca w skrzyni, może tak, nie? No, bo tutaj już nic więcej nie mamy. Tutaj mamy dostęp do filtra, jak widać. Jest dosyć utrudniony, ale jakimiś przedłużkami można by było, tylko że tu będzie wszystko płynąć, nie? I oczywiście osłonę od silnika ściągamy i tak dalej, tu już mamy zdjętą. To jest korek główny spustowy od oleju. A pod nim jest taki plastikowy. Nie pod nim, tylko tam w środku. Jest jeszcze jeden zakręcony. A tutaj jest ten następny spustowy od mechatroniki. I ten też trzeba odkręcić i spuścić tutaj. Tak, i będzie ostro się lało z niego też. Trzeba uważać, bo to nadkole całe zalane. Dobra, zruszamy korki. O. Dobra, zruszone. I teraz... A tamtego nie zruszasz, żeby już był luźny od razu? Wygodniej, bo tu będzie potem leciało, to wiesz. Póki to jeszcze nie płynie. No właśnie. Tylko trzeba pamiętać, żeby wyczyścić te wejścia. Mały jest na klucz 6, a ten na 14 bodajże, tak? Kurwa, podkładka to się przesadza.
A potem wyrzucimy, wymienimy, tak no pojedzie. Jak klarowny, czy nie? Nieźle, nie wygląda. A w serwisówce było, że był wymieniany tam w tym? Nie. Nie było? Czyli jakby od nowości. Ale nie zapisane. W tym. W Carfaxie. No to tutaj cały nic leci, bo teraz ten trzeba środkowy wykręcić. A tam był na imbus jeszcze jeden. Musimy. Zaraz nie wleć. Dobra, to ja spauzuję na razie. Dobra. Odkręcamy ten wewnętrzny korek. To jest imbus. Ósemka. Zobacz, jak on luźniutko. No to pod palcami go można. Tak, bo on 3 Nm ma być dokręcony później. Wrzucaj go do tej misy, tam potem go wyłowimy. Ale to chluśnie pewnie, trochę trzeba uważać. Jak zawsze. Dlatego mówię. Pokaż koreczek ludziom, jak to wygląda. Śmierdzi olej? No tak, jemy trochę. Cukierkami? Dobra, bez jaj. Nie wiem, jak to w międzyczasie troszeczkę pożartować. No i dobra, czekamy, aż zleci. Bierzemy się za ten boczny korek. Tam też będzie sporo leciało. Dobra, tutaj wsadziliśmy pampersa, żeby nam nie zalało. I odkręcamy. W sumie to już poluźniony. A może przytrzymuj go tak, żeby nie ten. Najwyżej rękę zaleje się, to się zaleje, ale. Będą. Bo tu będzie, będą tu będzie ostro lało się. Bo w oczy jeszcze dostanie się, jak wyskoczy z miski. Bo potrafi tak zrobić. A. Przejmij go palcami. O, ładnie. Widać. To chyba każdy widział, jak już olej się wylewa. No ale nie będzie, że pokażę. No dobra, teraz pokażemy, jak zakręcać te korki i tak dalej. Jako jeszcze filtr. Dobra, nagrywam. No, minut zabrakło. Pięknie. To tutaj by wystarczyło w sumie trochę miedziano wymienić, też by było dobrze. No jak zdrowe korki to po co, tam bez sensu. Ale miedziano. Miedziane tak, miedziane trzeba, bo to już jest zgniecione raz i... Ale że jest nowa, to się wkręci nowa. No myślę, że spauzujemy, już wystarczy na razie, później filtr się weźmiemy, nie? Już? Tak jest, kamera akcji. Kluczyk z samochodu zabrałeś? Czyli do filtra dobieramy się od góry, będzie wygodniej, mniej się na rozlewa może tam, bo będzie można złapać szmatami trochę. Tak zaraz cały samochód zalany tam. Zobacz, jakiś chuj w Ameryce ci porysował to. Trzeba wymienić.
brzydkie. Poradzisz czy pomóc? Mogli jakoś ładniejsze obudowy zrobić na to, na ten akumulator, nie? A to tak szmatę. Ty czekaj, a dolot będziesz ściągał? No, będziesz, nie. No... Nie? A, no tak, może nie. No nie wiem, jeszcze... Dobra, to ściągam, bo chciałem, żeby łatwiej było, dobra, spoko. Krucze, fuks. A to... Brak mocy. Klipsy już mamy zdjęte, bo ja ich wcześniej nie wkładałem, jak składałem tutaj specjalnie, bo wiedziałem, że będziemy ten olej wymieniać, a nie mieliśmy oleju od razu, więc tutaj jest zapinka, a są utrudnione te zapinki, tutaj mamy kołeczek i tutaj mamy drugą zapinkę, nie? No i teraz już to będzie na miejsce powkładane, więc... robimy. Tak, tutaj jest nakrętka, ale jeszcze tutaj masz jedną. Płyn hamulcowy też zmieniać będziemy? Dzisiaj nie. Dzisiaj nie. Nie, ale już mogę kupić. Nie pomyślałem. Chłodniczy wymieniony, to został tylko hamulcowy. Nie, tam pierwszą. Musisz już zdjąć chyba. Nie, czy tu jeszcze nie trzymałem. A wyjąłeś ją? Nie. A to trzeba wyjąć, bo ona klinować będzie. No i teraz eleganckie dojście mamy, proszę. Światełko tylko pstryk. O, i mamy tutaj dojście do filtra pod... Ja tam wejdę do dołu jeszcze szmaty pod wodę. Tak, narzucaj tego. Dobra, to na razie spauzujemy. O, ja sam go nie stałem. Poczekaj, ja pomogę. Poczekaj. A jesteś pewny, że pasuje? Jaki klucz był nasadowy? O, siedzi. Co, ruszać? Tak, no, siedzi. O, idzie. O, spadło. Musisz strzelać, bo jebie. Cofnij. No. No idzie, powinieneś ręką. Dobra, czekaj.
Co mam go wyciągać od razu? Leci. Uważaj tam. Filtr został. O. Nic nie oblać. Wsadzę go do tego pudełka starego. Okay. Bierzemy się za ten filtr. Ciąg dalszy prac. Czyścimy, o-ring wymieniamy. Smarujemy delikatnie go, żeby się nie ściągnął nam. Jak tam? Sprawa w środku? Jest coś? Jakiś syfik? Wydmucham już. To nie rozerwij, bo może tamten coś nie tak być, to wodę. Nie ma takiej opcji. Nie wie, wiele rzeczy już widziałem, co miało pasować i nie pasowało zasu. Myślę, że sam pamiętasz kiedyś takie sytuacje. Tam kartę może. Smaruj, będzie łatwiej wchodzić. Tu mokro. No tak, ale się ułoży łatwiej. No. Tam, weź z tego. Ja zaraz znawcy będą płakać, nie? No. Że... Znawcy niech robią, jak uważają. Musi leżeć swoim. Pasuje, kto to by ma mowę. Tak jest. Da się uwaksować. Żeby dorośćał, no to potem sprawdzimy. A co wynikło z filtra, że jeszcze nie wymieniany był olej w skrzyni, jak tak, bo filtr jest. Nie, filtr jest z 16 któregoś tam miesiąca. Nie z tej strony, z tamtej był. No teraz nie. No 16, to produkcja. 16, produkcja, tak, no auto jest 17 to. 16. A no to końcówka, no to dobrze jest, bo auto z 17 to pasi. No dobra, trzeba pchać w górę. No czekaj. A, stryknęło. Siedził tak samo w tym skoku. Pierwszą dupkę w dół, a potem... A, idzie. Pa, pa. Idzie. Tu używamy takich żartów, jak u Wazupa, ludzie niektórzy nie mogą nie skumać z tego, wiesz, co my sobie przy pracy żartujemy, nie? No, no dobra, skakuj, daję, przytrzymam. No już nie będziemy tego nagrywać, bo tu nie ma co. Jak klucz się zakłada na filtr, to wiadomo. Niektórzy i tego nie umieją. Nakręcaj, panie. Trzeba uświadomić, że to 50 Nm. Myślę, że ktoś zaczyna za to się brać, te instrukcje. Nie, no to instrukcje to szukają ludzie, nie? No dobra. 50 dokręcamy obudowę filtra. Taką modyfikację klucza dopiero dociśnęliśmy, 50 niuta. A tu dobrze jest złapać, musi być dłuższa, a tu musi być takie giętkie bądź kulowy uchwyt, to jest najlepszy, ale nie mam takiego akurat jeszcze. Ale chyba już będę niedługo, coś czuję. Składamy. Pod kablem czerwonym, o tak.
Szukamy teraz nowego korka od Mechatronic. Nowy koreczek, zakręcamy, siło 10 N i 45 stopni kąt musi być do kręcenia jeszcze do tego. Nie, no jest ustawiony 10. A, bo on ma 9-11 i potem dam. Tak jest, dobrze jest wszystko. No to już jest 10 N. No dobra, to jeszcze trzeba wziąć grzebotkę 40-100. No to i ty możesz zrobić przecież to samo. Teraz 45 to. Dobry byłeś z matematyki? No jeszcze deczko. Dobra, bo się urwie. Strasznie ciężko. Ciężko, bo mieć się za tego. Rozpłaszcza. Dobra. Czyść to wszystko na razie, a ja idę po korek. Kręci tu ten korek. No idę po korek. Proszę, koreczek. Koreczek 3 N. Tylko wiesz, ja nie wiem, czy on pstryknie na takim tym. Dobra. Nie, dobra, starczy. Nie przesadzać, to on nie wypadnie, bo będzie tam ten korek. Pięknie, pięknie. Dobra, jak tam cierczy. Dobra. Co teraz, panie? Wkręcamy ten chiński korek. Z AliExpress. Co tam jeszcze zostało? Nie, już tu jest nic dla ciebie. Szczęście po swojej. Ile newtona? To tutaj to sobie możesz newtonować, panie. Stare rurki to mogli dać trochę dłuższe formę. No, tutaj można było wymienić, już nie pomyślałem. To co, czy ty tak musimy wyjść, bo dobre, to trzeba tam, tak? Dobre. No dobra, co? No i dobra, 6 butelek trzeba teraz wpuścić, kurde, na tymi koparkami gdzieś tam jeżdżę bez kitu. Daj buteleczkę, będę ją trzymał, a ty zasuwaj tam, patrz co się dzieje. Musi być wyżej. No tak, będę tutaj. Tylko nie wiem, czy nie trzeba dziurki z tyłu zrobić butelki, żeby powietrze mogło ssać. Naprawdę, kiedy pierdolę. Już przekręcać? No. A to się kręci tu coś. Pewnie dziurę trzeba. No i dobra, i tak 6 butelek, bo teraz muszę tutaj ręce mieć wolne, więc nie będę już tego nagrywał. Mamy drugą.
bum, z kolei. O. I płynie. Bez ściskania, bez niczego. A to ten korek tam przecieka, czy? Okej, okay, mamy ostatnią butelkę, która już zeszła, praktycznie została co w wężu, więc odpalamy auto, nagrzewamy olej do 35-45 stopni, tak jak instrukcja mówi. I co? I odkręcamy dwa obroty tego plastikowego korka wewnętrznego, który tam jest, żeby spuścić nadmiar, który tutaj został wpuszczony. I na każdym biegu, tam po 3 sekundy, każdy bieg wkładamy. Znaczy bieg, tył, przód, to wiadomo, bo nie mamy podnośnika. No i tyle, dobra. Odpalaj tam, sprawdzaj temperaturę komputerem. Ok, mamy nagrzany olej do 41 stopni, więc już możemy po prostu spuścić nadmiar i zakręcić korek. Oczywiście korek wewnętrzny odkręcamy o 2 obroty, tak jak instrukcja podała, żeby ten nadmiar spadł. Niektórzy tego po prostu nie robią, nie wiem. Mi też chodzi, no ale. Oto mamy nową podkładkę, przygotowany klucz. I teraz 2 obroty spuszczamy. Pozabieramy. O panie. Ale jebie ten olej. Weź w rękę Ja się oblałem cały. Ja się oblałem. Dobra, przestało lecieć. Popuść 2 obroty pełne. Niech zleci, tylko musisz potem misę mi pomóc. A dojebałeś tym, kurde, plastik. No i jak przestało lecieć, to
Dobra, bo zanim pozakręcasz, to się jeszcze wyleci tu trochę. Kurwa, wymiana książkowa. Spoko. No i dokręcamy. Mamy już korek tutaj przykręcony wstępnie. Możemy teraz dokręcić jako siło? 45 niuta. Dobra, dobra, dobra. I to wszystko. To delikatnie poszło, nie? Dobra. No i co, czyścimy, tutaj gasimy, idziemy się przejechać, zobaczyć jak chodzą poszczególne biegi.